Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson i jesteśmy ponownie na Palionowie. Jak to tradycyjnie każdego dnia, prawda? Jestem u siebie na Hawirze tutaj, ale uwaga, dzisiaj dostałem jakąś dziwną wiadomość od syna Paliona, która jest tutaj przed moim domkiem i zaraz wam ją pokażę. Ale zanim do niej przyjdziemy, to koniecznie zostaw łapkę w górę, jeżeli chcesz więcej odcinków z Palionowa. Tutaj codziennie odcinki o godzinie 19:19. I oczywiście też mam inne kanały, na których teraz za bardzo nie jestem aktywny, za co was bardzo przepraszam, i aż ktoś do mnie pisze na Facebooku, ale to nieważne. No i kochany widzu, zostaw oczywiście subskrypcję, jak chcesz być na bieżąco, lecimy po 130 tysięcy, bo ostatnio przebiliśmy 120 tysięcy, więc bardzo fajnie, bardzo wam za to dziękuję, lecimy dalej. Kto jest nowy, no to zasubskrybujcie. Dobra, uwaga, przechodzimy przez te drzwi i tu patrzcie, jest tabliczka. Przyjdź, no to ewidentnie pisał syn Paliona, bo jest napisane przyjdź, zamiast przyjdź, ale dobra, przeczytajmy to jak ma być. Przyjdź do mnie, syn Paliona. Pilna sprawa. Słuchajcie, syn Paliona ma do nas jakąś pilną sprawę. On jest szeryfem od kilku dni, więc to jest w sumie od dwóch dni jest szeryfem, więc to może być naprawdę mega pilna sprawa. Jeżeli szeryf już się do mnie zgłasza, tu przychodzi, no to ewidentnie coś jest na rzeczy. Więc ja nie będę przedłużał, po prostu od razu polecimy tam do szeryfa, pogadamy z nim, zobaczymy, co on takiego chce nam powiedzieć, o co mu chodzi i w ogóle. Więc ja sobie lecę tutaj ścieżką. W czasie, kiedy biegnę sobie tą ścieżką, prawda, sympatycznie, to zachęcam was do tego, żeby wbić na Instagrama, ponieważ tam wrzucam czasami jakieś zapowiedzi, jakiś nutek, innych takich rzeczy. Więc myślę, że warto być na Instagramie, bo tam się sporo dzieje i po prostu. Kto nie ma Instagrama, to powinien mieć. O! Syn Paliona! Halo, dzień dobry! Witam! Co tam słychać w wielkim świecie? No posłuchaj, chciałbym się z tobą tutaj przywitać cię tutaj, wiesz, diamentem, a jedyne co mam to marchewka, więc przywitam cię marchewką. No, ty powinieneś mieć, czy jak nie masz diamentów? Kurde, tu jest płacone. A ty... No właśnie nie jest. Jak nie jest? Właśnie nie jest płacone. Posłuchaj, coś się stało. Chodź tutaj ze mną. Na dół, ja ci muszę pokazać tragedię, jaka się stała. Czekaj, co to jest? Co to ma być? Ej, co to ma być? To zapłacone diamenty, Dave zero, ja zero, jak zero, jak ja ci płaciłem? No zero, no jak to, jak płaciłem! Płaciłem, wrzucałem diamenty, dzisiaj, wczoraj wieczorem wrzucałem diamenty. Wczoraj wieczorem, chwila, sobie muszę przypomnieć. No nie wiem, no możemy to sprawdzić. Dobra, gdzie te diamenty schodzą? Ja chcę to zobaczyć. Już ci pokażę. Więc tak, diamenty schodzą tutaj na dole, tylko to jest... Widza tajemna, więc się nie dzieli z nimi. No kurde, ale masz przejście, dwa. Czemu dwa przejścia, tu i tu? No nie wiem, bo... Dobra, nieważne. Tutaj diamenty spadają, powinieneś to jakoś zamknąć jakimiś drzwiami żelaznymi, żeby tu jakiś więzień ci nie ukradł diamentów. Wiesz, to jest dobry pomysł, no. To jest bardzo dobry pomysł, dobra, tu powinny być i diamenty. Tak otwierasz i co, dobra. Gdzie są twoje diamenty? Gdzie no, są wrzucałem, diamenty? Nie, czekaj, wrzucałem te diamenty, no. Tutaj, znaczy tam na górze i one powinny, jeżeli mówisz, że to jest połączone z tym, to powinny być tutaj. Tak. No i nie wiem, co z tym się stało, nie wiem, tak, mam nadzieję, że wziąłeś twoje diamenty, tak? Sugeruję, że wziąłeś moje diamenty. No ale, no i co ma być? Diament, jakiś kurde zielony, co ja gadam? Drewniany miecz, chłopie, co ty jesteś? Gdzie no drewniany miecz i łuk, chłopie, taki fajny. Ja jestem szeryfem generalnie, ty mi tutaj nie możesz podskoczyć. Ty, a możemy sprawdzić jedną rzecz? No dawaj. Ile moja siekiera zabierze ci HP, dobra? A proszę bardzo, no dobra, ale tak nie tylko. Tak bardzo chcesz dostać klapsa? No, dobra, uwaga, zobaczymy. Cześć? O kurde, mocno, dobra. To jest bardzo mocna siekiera. No bardzo mocna siekiera, nie ma no to dobra, tamto. Ale posłuchaj mnie, bo te diamenty, no powiem ci tak. Ja ci tutaj z ręką na moim zielonym serduszku mówię ci, że ja żadnego tutaj diamenta nie wziąłem. Tutaj stąd. Odkąd tutaj poprosiłem o diamenty, żadnego diamenta nie dostałem w ogóle. No ale to myślisz, że co? Że gdzie one są? No wiesz co, posłuchaj, bo generalnie ja tutaj do ciebie poprosiłem. Bo ty jesteś dobry, taki podobno detektyw, znaczy generalnie tutaj... No właśnie, no przejdźmy do tego, po co mnie tutaj zwołałeś. I w ogóle, że można ci ufać, bo ty właśnie jesteś taki spoko i te diamenty faktycznie spłacasz, ale wydaje mi się, mam takie podejrzenia, że Kloc coś kombinuje. Kloc? On się zachowuje tak, to jest ten Kloc, ten taki wiesz, bicepsy, co ma chłopcy. No dobra, ale dlaczego uważasz, że on się tak zachowuje? Co jest z nim? Już ci mówię, ja posłuchaj, jeszcze dzisiaj nawet przyszedłem do jego domu na protestę na niewidzialność i uwaga, posłuchaj, co ja widziałem, to ty nawet, powiem ci szczerze, nie wiem, czy mi uwierzysz, ale tak, po pierwsze chłop wyrzuca diamenty, wszędzie po prostu wyrzuca diamenty, gdzie się nie pójdzie, diamenty wyrzuca, nie? Dobra, ale czekaj, on wyrzuca diamenty i ty je zebrałeś, czy co, one dalej leżą? Nie, ja nie zebrałem, bo on te diamenty wyrzucał i potem sobie, nie wiem, on szpanował tymi diamentami.
weź, bo ja nie lubię marchewek. Co, jak to? Ale nie, ja wolę ziemniaki. Co, ale ziemniaki są niezdrowe, a marchewki jakie są zdrowe. Jakie są super, super są zdrowe. Dobra, to ja proponuję, skoro już mnie wezwałeś, skoro mówisz, że jestem super detektywem, no nie będę się z tobą kłócił. Jestem, no nie oszukujmy się. Więc możemy pójść przeszukać kloca, zobaczyć, co on ukrywa. To jest według mnie świetny pomysł, tylko wiesz, co musimy to zrobić bardzo tajemnie. Więc nie wiem, ja niestety nie mam żadnej miksturki na niewidzialność. Musimy to zrobić cicho, wiesz, więc... Tak. Rozpoczynamy tak, akcję! Nie, co ty robisz? Tylko wiesz co? Czekaj. To trzeba... O kurde, mam za potężną siekierę. Czekaj. No. O nie. Może... Nie mogę tego postawić. Trudno, no postaw tak jak jest. Dobra. Miał specjalną tabliczkę. Dobra, super, fajnie. Czyli to jest Shipson. Ja 3 ci dałem diamenty. 3 diamenty? No dobra, to ja ci no tak, no kurde, za wczoraj. No nie, ci będzie. To za dużo ci dałem, weź tę marchewkę. Dobra, dobra, ale posłuchaj, jeżeli ja nie znajdę tych 3 diamentów w domu kloca, to ty będziesz musiał dać, wiesz o tym. No ale, a skąd ja mam pewność, że ty tych diamentów nie wziąłeś? No bo ja ci tutaj przysiągłem na moje zielone serduszko. No dobra. I chodź, i nawet mogę ci pożyczyć nawet mój konik płotka, patrz. Przywitaj się, płotka? Mój konik płotka to potwierdzi. No, patrz, widzisz? No dobra, patrz, dobra. Płotku, widzisz, dobra, widzę jak pokłony wali mi. No dobrze, dobrze. Chodź, w takim razie, lecimy do kloca zobaczyć, co on ukrywa takiego. Tylko musisz być ostrożny, bo się rzucamy... O, on tam jest. Gdzie? Tam jest, biegnie, jest koło domku. Dobra, chodź. Wchodź do wody. Czekaj, ja mam pomysł. Gdzie ty jesteś? No. Chodź. Pokażę ci coś, tylko jako szeryf musisz to ukrywać. No dobra, niech ci będzie. Nie masz, nie ma, patrz, królik wszedł do tego. No faktycznie. Dobra, czekaj, chodź, szybko. To jest ten... O kurde, diament tu leżał. Ty, diament? No to już pierwszy diament spłacony mój jest. Co? Ale to był chyba mój, no dobra. Chodź tu pod wodę. Co? I tu, no. Zapraszam. Ej, co to jest? Zapraszam. To jest cicho, nie z nad nami. No jest, bo to jest do jego domku podkop. Chodź. O nie! Dobra. Czekaj, jakie wejście tajemne. Dobra, zapraszam tu. What? Tylko czekaj. Ej! Widzisz co to? Jest? Pod jego łóżkiem jesteśmy. Ty, faktycznie. Dobra, teraz tak. Dzieje? Tu masz perfekcyjny podgląd pod niego. Patrz, diamenty ma w ręce. Faktycznie, on ma skradzione diamenty miał ze sobą. Jakiś lejek w ogóle. Gdzie? Jaki lejek? Miał lejek jakiś? No lejek, tak, ten co się przerzuca rzeczy. Czekaj. Naprawdę, dłoni. Mogę w niego strzelić? No strzel, dobra. A ciebie tylko on uciekł. Nie, dobra, może jednak będziemy... Nie będę strzelał. No nie, bo ja go tu trollowałem raz, wiesz? On nie wie nic o tym. Wiesz, więc to póki co zostawmy. Tylko czekaj, bo on ciągle biega z tymi diamentami, Prawda. Posłuchaj, no tak byś... To nie może. Jasne, że nie może. Ale musimy tutaj więcej dowodów znaleźć. Więcej dowodów na to. No czekaj, jak on może zaraz stąd pójdzie, to coś przeszukamy. Tak, też mi się tak wydaje, no nie wiem. Może jak wyjdzie z domku, to wtedy nam się czekaj, uda tutaj. Czekaj. Wyszedł? O, dobra, czekajcie, wychodzi. Czekaj, czy jest noc? Chyba. Jest noc! Kliknij po prostu w górę nad sobą. O, dobra. Dobra, jesteśmy. O kurde, jest przed domkiem. Jest przed domkiem. Schowaj się tu na dół. Na shift. Dobra. Biega tu gdzieś? Wchodzi do domu! Czekaj, chodź tu! Chodź tu, szybko! Dobra, tu mam ucieczka tą wodą, jakby co. Czekaj. Dobra. Stań tu. Chodź tutaj razem na jednym bloku. Gdzie on jest? Tam jest, dobra. Schodzi na dół, zszedł na dół. Cicho. O nie, ale blisko jesteśmy, czekaj. Niech on stąd pójdzie. Tak, to jest dobry pomysł, żeby on poszedł, a powiedz mi, no... Posuń się, bo ja nie mogę... No, ja jestem już tu przesunięty. Pa, no dobra, nie wiem, musisz schudnąć, to przez te ziemniaki, mam marchewkę, to będziesz mnie tutaj miejsce zajmował. Dobra, gdzie on jest? Wiesz co, nie wiem, ale... Ej, dobra, pobieg. Chyba. Dobra, chodź tam, dobra, pobieg. Wchodzimy. Dobra. No, zamuruj to. A, no dobra, już zamuruję to. Dobra. Zamurowałem, dobra. Szukaj jakichś dziwnych rzeczy, przeszukuj skrzynki, trzeba znaleźć gdzieś jakieś... Jakiś czegokolwiek, czekaj, ja idę na górę zobaczyć też. No dobra. Patrzę w skrzynki, nic tu nie ma. Tu też nic nie ma. Chwila. Szukaj diamentów. Co? Nie, ej, czekaj chwilę, ej, chodź tu. Gdzie jesteś? Chodź tu. Ej, tu, chodź tu, czekaj, patrz ile diamentów. Co? Ej, faktycznie, dwa. Czy to jest możliwe, żeby on nasz tyle miał? A ty czekaj, na górze nic nie będzie.
Czekaj, jest... jedzenie, trening, no zrobić z niego mięśniaka. Tak, to dobra. Było ostatnio. Dobra, dobra, co chciałeś pokazać, co chciałeś pokazać? Zobacz, zobacz, co ja znalazłem, ja tutaj kopałem się, nie? I patrz no. na to, zobacz tutaj, patrz, co znalazłem, jakieś przejście. Ej, dobra, 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 syn, dobra. Szeryf, ja zapraszam, idziemy szukać. Dobra. Ej, tu jest otwarta skrzynia. Stary, 26 diamentów w środku. Ej, do czego te leje prowadzą? Chodź. Chodź, chodź. Ile lei, ale co jest grane? Skąd on to transportuje? Musimy iść, czekaj, czekaj. Co to ma być w ogóle? Skąd to? Nie wiem, skąd on ma tyle lei, no? Czekaj, idziemy wzdłuż tego. Idziemy wzdłuż. Tak być nie może. Czekaj, co czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Co, no wszystko jest w porządku chyba. Jak, patrz gdzie jesteśmy. Nie. On przerwał, to dlatego do ciebie nic nie idzie, wszystko do niego leci. Faktycznie. Jaki w ogóle mistrz, jak on to wymyślił. Co to ma być? No i widzisz, nie, on kradnie wszystkie nasze diamenty. Tak być nie może, chodź tu. Dobra, cofamy się. Cofamy się. Będzie trzeba go ukarać jakoś. Miarka się przebrała. Ale to, czekaj, czekaj. On pożałuje, że słuchaj, że z nami zadarł i że tutaj robił takie rzeczy, no patrz, ja bym to mu wszystko zniszczył w ogóle, pa. Ja to mu niszczę. Ale to, czekaj, nie, bo niszczysz dowody. Daj to z powrotem, daj to z powrotem, no. Kurde, jesteś szeryfem, nie wiesz, że dowody są potrzebne, dowody. Okej, teraz dobra, tak, czekaj, zanim cokolwiek zaczniemy robić. Ja bym teraz go nie aresztował, bo nie jesteśmy w stanie tego teraz zrobić. Ja bym stary, udawał, że nic nie wiemy. I wbił po prostu tego, się nie będzie tego spodziewał. Ej, to może być naprawdę fantastyczny pomysł. To jest dobra, ja więc, o tym nie więc słuchaj. Ja w tym momencie kończę ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie zobaczyć, jak zamykamy kloca w więzieniu za to, że kradnie nasze diamenty, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zapraszam do Sena, zapraszam do kloca, zapraszam do wszystkich osób, które są na Palionowie. Linki są w opisie. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa!